Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawię wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym m.in. porozmawiamy sobie na temat nadchodzących zmian, przedstawię wam mapę w trybie kreatywnym, która daje dużo expa, jak i również porozmawiamy sobie na temat darmowych skinów i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie oglądać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnych z tych rzeczy. Oczywiście, że jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem i mam dla was wyzwanko, czy w jeden dzień od wstawienia tego filmu uda wam się tutaj wbić 1200 łapeczek do góry, a teraz bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Na starcie tego filmu ogłaszam dla was konkursik, gdzie będziecie mogli wygrać aż 3 starter paki w właśnie obecnym rozdziale. Jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić pod tym filmem łapeczkę do góry i w komentarzu napisać wasz nick z Fortnite'a. No i generalnie aż 3 osoby będą mogły właśnie takowy starter pak wygrać. A jeżeli mają już ten starter pak, to oczywiście będą mogły mieć na przykład równowartość 14 zł na przykład na jakąś grę czy na cokolwiek innego. Więc na samym początku oczywiście mapka na expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy sobie ten oto kodzik, no i oczywiście odpalamy sobie tą oto mapkę. No i przypominam, że żeby otrzymywać więcej expa z takowych mapek, na starcie musicie odczekać od 10 do 15 minut, no i generalnie wtedy będziecie dostawali o wiele więcej expa. Ja akurat właśnie w moich materiałach po prostu nie czekam tego czasu, no i po prostu tego expa troszeczkę mniej dostaję, ale tak czy siak oczywiście pokażę wam, gdzie znajdują się wszystkie sekretne przyciski, dzięki którym oczywiście będziecie sobie mogli wbić troszeczkę poziomów, także na samym początku oczywiście musimy sobie wejść na tą mapkę, więc oczywiście po wejściu na takową mapę musimy sobie do jak najbardziej zejść tutaj na dół i generalnie na samym początku, moi drodzy, musimy sobie tutaj, że tak powiem, popatrzeć w kółko i musimy znaleźć sobie ten oto bunkier, gdzie mamy napisane, że otwiera on się za 30 minut, oczywiście po 30 minutach grania no to on się otworzy i tam też znajduje się spoko expik, ale generalnie wchodzimy sobie tutaj na górę i tutaj budujemy 4 rampy do góry, czyli 1, 2, 3, 4, następnie budujemy tutaj jedną podłogę i 3 jeszcze w tą oto stronę i właśnie w tym momencie tutaj tańczymy sobie dowolną emotkę i w tym oto momencie jesteśmy w takim sekretnym pokoju. Wystarczy, że użyjemy sobie grapplera, a tu nie można używać grapplera, no to musimy wejść sobie po tych kostkach i wchodzimy sobie dokładnie tutaj na to, można by powiedzieć, że pierwsze piętro, czyli dokładnie tutaj i na tych oto prezentach znajduje się pierwszy przycisk z expem. No i w tym oto momencie, moi drodzy, powinniśmy właśnie tego expa zacząć dostawać, tak jak tutaj widzicie, dostaję sobie po prostu expa, dostałem 2000, ale no tak czy siak lepsze coś niż nic, także no tak to mniej więcej wygląda. Generalnie, moi drodzy, no to właśnie idziemy sobie tutaj do drugiego przycisku i tutaj jeszcze dostaję właśnie jakiegoś pojedynczego expa, nie mam absolutnie pojęcia czemu, ale dobra, musimy zbudować się dokładnie w tamto oto miejsce, dokładnie tam, no i po prostu musimy się tam zbudować, tutaj jakiejś większej filozofii chyba w tym wszystkim nie ma, także oczywiście sobie w to oto miejsce idziemy i zaraz wam tutaj pokażę, co się tu znajduje, więc możemy sobie już tutaj zeskoczyć i tutaj mamy takiego mojego ziomeczka, aktywujemy go sobie i ten da nam właśnie tak zwanego AFK expa i tak jak widzicie, ten exp się w tym oto momencie nabija. Generalnie, moi drodzy, no to ja chyba osiągnąłem tak zwany limit expa w trybie kreatywnym, bo raz na jakiś czas takie coś się znajduje, no i po prostu wtedy już nie dostajecie więcej expa, tylko dostajecie takie małe ilości, tak jak i na przykład ja teraz. Generalnie, moi drodzy, no to po kolejny przycisk musimy się znowu trochę pobudować, bo znajduje się on dokładnie na tamtej choince, która znajduje się w tym miejscu. Tutaj mamy spawna, tam znajduje się ta choinka, także budujemy się tam i zaraz wam pokazuję, co trzeba zrobić dalej. Więc generalnie, moi drodzy, obok tej choinki musimy zbudować się na samą jej górę, dokładnie obok tej oto lamy i na tej lamie znajduje się kolejny przycisk z expikiem. No i tak jak widzicie, w tym momencie dostałem troszeczkę więcej expa, ale to też nie jest to jakoś strasznie dużo. Generalnie, no to po odczekaniu tego czasu, no to myślę, że powinniście go dostać o wiele więcej. No i teraz przechodzimy sobie do ostatniego przycisku, więc idziemy tutaj, gdzie znajduje się ten oto portal i tutaj budujemy 5 razy coś takiego, czyli 1, następnie 2, teraz 3, 4 i w tym oto momencie 5. I tutaj powinien znajdować się przycisk Secret Room, więc sobie go klikamy. No i oczywiście, moi drodzy, idziemy sobie dokładnie w to oto miejsce, następnie skręcamy tutaj w prawo, otwieramy sobie te drzwi, idziemy sobie tutaj cały czas w prawo i dokładnie do tego oto mroźnego ziomka, klikamy sobie Secret i mamy ostatni przycisk z expem, który też troszeczkę nam tego expa doda. Także myślę, że mapka jak najbardziej spoko. Teraz oczywiście przechodzimy prosto do newsów. Więc teraz, moi drodzy, tak jak mówiłem na początku filmu, przechodzimy sobie do nadchodzących zmian. Więc generalnie mamy tutaj nową aktualizację, która w grze powinna się pojawić już dzisiaj, czyli właśnie 3 stycznia. I generalnie, moi drodzy, no to będzie to mniejsza aktualizacja, ze względu na to, że Epic Games dopiero wróciło z takich, no można by powiedzieć, że wakacji. No bo oczywiście doda święta przydałoby się, że tak powiem, spotkać z rodziną i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie te, można by powiedzieć, święta, wakacje skończyły im się akurat 2 stycznia. No i generalnie ma być mniejsza aktualizacja, czyli tak zwany hotfix.
fiksik, gdzie zostanie oczywiście naprawionych parę błędów, no i wtedy zostanie również dodany nowy przedmiot, który będzie nazywał się Guardian Shield. No i generalnie, no to przedmiot ten już jest zapowiadany naprawdę bardzo, ale to bardzo długo, no i wreszcie zawita na pole bitwy, także wydaje mi się, że informacja jest jak najbardziej dobra. Oczywiście ten przedmiot będzie się lepiej sprawdzał w trybie bez budowania niż w trybie z budowaniem, ale tak czy siak myślę, że gracze, którzy grają po prostu Battle Royale właśnie z budowaniem, też się po prostu ucieszą, no bo wiadomo, jest to jakiś przedmiot, także myślę, że bardzo spoko. I generalnie możecie też w komentarzu napisać, czy myślicie, że właśnie rok 2023 będzie dobrym rokiem dla Fortnite'a. No, także wakacje Epika zakończone, więc miejmy nadzieję, że teraz coś ciekawego będzie dodawane do gry. Generalnie, no to ciekawy również jest wpis jednego z tak zwanych posiadaczy Epika i mowa tutaj właśnie o teamie Sweeney. I generalnie, moi drodzy, no to ten też czasami lubi coś podpowiedzieć na Twitterze, może nie tak często jak Donald Musztarda, ale generalnie napisał on na swoim Twitterze, że następny rok na iOS-ie. I generalnie, no to najprawdopodobniej chodzi tutaj właśnie o Fortnite'a, tylko że jak wiemy, no to Fortnite póki co jeszcze jest zbanowany na właśnie wszystkich urządzeniach z iOS-em, także naprawdę bardzo ciekawe. Kto wie, możliwe, że gdzieś tam po prostu jest toczony ten spór po cichu i rzeczywiście możliwe, że Epic dogadał się po prostu tutaj z Apple'em i w ogóle ze wszystkim i po prostu Fortnite wreszcie wróci do, że tak powiem, żywych na iOS-ie, no bo póki co ten dalej znajduje się, że tak powiem, chyba w rozdziale drugim, sezonie trzecim. Tak, naprawdę bardzo ciekawy. Jeżeli teraz zagralibyście na iOS-ie, to bylibyście naprawdę bardzo, ale to bardzo dawno temu. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do tematu darmowych skinów. Generalnie, moi drodzy, no to w grze obecnie znajduje się naprawdę wiele darmowych skinów, które no niestety, ale już zaraz znikają. Więc na moment, jak wy widzicie ten materiał, jest godzina 6 i o godzinie 15 z gry między innymi znikną takie outfity, takie skiny, jak przykładowo te dwa z festiwalu zimy, które znajdują się w tak zwanym schronisku, czyli właśnie ten futrzak, jak i również mroźna Adeline. Także jak jeszcze ktoś tego nie odebrał, to naprawdę polecam, bo tylko do 15 macie na to czas. Tak samo również jak do 15 właśnie 3 stycznia macie czas na odebranie między innymi w sumie wszystkich nagród, które po prostu będą w festiwalu zimy i również pakietu, który znajduje się w sklepie z przedmiotami dla posiadaczy PC właśnie z tak zwanym fajnistym futrzakiem. Także jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to naprawdę polecam, no bo to jest tylko i wyłącznie do 15. Tak samo również, moi drodzy, emotka, o której już niejednokrotnie mówiłem, również o właśnie takowej 15 znika. Generalnie, moi drodzy, no to ta emotka będzie przyznawana nieco później i niektórzy gracze jeszcze jej nie otrzymali. I generalnie, jak jest napisane nawet na stronie Epika, to gdzieś tutaj było napisane, że właśnie nagrody będą przyznawane w okolicach 6 stycznia. Także jeżeli zagraliście z tymi 5 różnymi znajomymi i jeszcze nie otrzymaliście emotki Żelazny Wycisk, to spokojnie jeszcze ją dostaniecie, no bo jak już mówiłem, no to 6 stycznia te nagrody będą wysyłane, więc myślę, że tutaj nie tylko ja, ale też paru z was po prostu tą emotkę na spokojnie otrzyma, bo już niejednokrotnie o tym mówiłem w filmie. No i, moi drodzy, do Fortnite'a nadciągają jeszcze nowsze darmowe skiny. I w sumie jest do zdobycia jeszcze jeden skin, który też jest jeszcze przez parę dni i niedługo już nie będziecie mogli, że tak powiem, go zdobyć. Więc na samym początku skin, który jeszcze jest do zdobycia, jest on do zdobycia totalnie za darmo. Mowa tutaj właśnie o skinie z tak zwanego programu Poleć Znajomego. Generalnie, no to program ten jest dostępny już od 19 lipca roku 2022. No jak jest nawet napisane na stronie, to do godziny 6-11 stycznia możecie zdobyć fantastyczne nagrody w grze, wykonując wspólnie zadania. Także myślę, że bardzo spoko. Generalnie, no to do 11 stycznia musicie się tutaj zarejestrować, ale wszystkie zadania możecie robić aż do 20 lutego, także myślę, że na spokojnie. Generalnie musicie się zarejestrować na stronie programu Poleć Znajomego, później musicie zaprosić poprzez stronę właśnie jakiegoś znajomego, który nie grał w grę przez jakieś 30 dni, no i razem wykonywać zadania i zdobywać oczywiście nagrody i w tym również skina Piaskun, także myślę, że naprawdę bardzo spoko. Jak i również, moi drodzy, do Fortnite'a nadchodzi nowy skin z serii Ikon. Tym razem będzie to właśnie kolejny youtuber z chyba Francji i będzie on się nazywał Flakes Power. No i ten generalnie zapowiedział chyba z miesiąc temu, że jego skin będzie w Fortnite'cie i to już niedługo, więc myślę, że w styczniu możemy się właśnie spodziewać po prostu, że tak powiem, jego skina. No i oczywiście, tak jak to zazwyczaj bywa, no to po prostu skiny różnych twórców, no mają, że tak powiem, specjalny event w grze i po prostu poprzez ten event możecie zdobyć tego skina totalnie za darmo. No i najprawdopodobniej będzie to po prostu jakiś turniej, w którym właśnie będziecie mogli zdobyć tego skina za darmo. Będzie to się tam nazywało pewnie Flakes Power Cup. No i oczywiście osoby, które tam będą miały jakieś wysokie miejsca i tak dalej, tego skina będą mogły zdobyć totalnie za darmo. Także oczywiście, moi drodzy,
Jak będzie więcej na temat tego skina, to dam wam oczywiście znać na kanale. No i generalnie, no to polecam odebrać wszystkie te nagrody, o których mówiłem wcześniej. No bo niestety, ale te znikają już właśnie dzisiaj o godzinie 15. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo i co? Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!